Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, które zadaje sobie naprawdę wielu rodziców. Dlaczego moje dziecko jest niegrzeczne? I na samym początku chcę uprzedzić Cię, iż jakby mówienie, używanie tego zwrotu, że dziecko jest niegrzeczne, jest jak najbardziej okej, ale w komunikacji pomiędzy dorosłymi. Ja mogę tak do Ciebie powiedzieć, no i w uproszczeniu wiadomo, o co chodzi. Natomiast nigdy nie możesz mówić dziecku bezpośrednio, że jest ono niegrzeczne z dwóch powodów. Przede wszystkim nie będzie wiedział, o co Tobie chodzi, bo to jest zbyt takie abstrakcyjne czy rozległe pojęcie, a ucząc dziecko, wprowadzając je w świat, musisz posługiwać się konkretem. Konkret to nie wolno ciągnąć psa za ogon, nie wolno nikogo kopać i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mów do dziecka, bądź że jesteś niegrzeczny, dajmy na to. No i druga kwestia, jak mówisz do dziecka, że jest niegrzeczne, to przylepiasz mu swego rodzaju etykietkę. Ono zaczyna się z tym identyfikować. Jeżeli x razy to powtórzysz, to za chwilę doprowadzisz do czegoś, co się nazywa samospełniającą się przepowiednią i sprawisz, że twoje dziecko właśnie będzie coraz bardziej zmierzało w tym kierunku, no niepożądanym przez ciebie, bo zacznie się po prostu z taką wizją swojej osoby identyfikować i poniekąd zacznie spełniać twoje wyobrażenia o nim. No tak w uproszczeniu, naprawdę w dużym uproszczeniu mówiąc, więc jakby nie przyklejaj takiej łatki i nie rób tego, bo to po prostu jest dla dziecka niezrozumiałe. No ale okej, wracamy do świata osób dorosłych, gdzie możemy używać zwrotu dziecko jest niegrzeczne. I dlaczego ona taka jest? I podzielę tutaj tą moją odpowiedź na dwa takie tak naprawdę podstawowe wątki. Bo z jednej strony być może niegrzeczne dziecko to jest tylko halucynacja w twojej głowie i ty po prostu jakby źle postrzegasz rzeczywistość, masz tutaj trochę takie wypaczone wyobrażenie o tym, no właśnie, jakie dziecko to jest niegrzeczne dziecko, o co tutaj chodzi, jak to powinno wyglądać, co w ogóle dziecko w jakim wieku może. No i tutaj zaraz moje zadanie będzie polegało na tym, żeby troszkę urealnić twoje tutaj oczekiwania wobec własnego dziecka. No a z drugiej strony być może jest, dlaczego może być niegrzeczne, no bo rzeczywiście dziecko może dopiec dać w kości być niegrzeczne. No i wtedy jakby kwestia jest taka, że po prostu ty nie potrafisz jako rodzic nad nim zapanować, a nie potrafisz jako rodzic nad nim zapanować, dlatego że nie masz odpowiedniej wiedzy. Tak? Dlatego, że po prostu nikt cię w szkole tego nie nauczył, a później zdałaś czy zdałeś się na intuicję albo na opinię ciotek, wujków, dziadków, babć. Może wpadł Ci w rękę jakiś poradnik na temat wychowania dziecka, który mówiąc krótko jest od czapy beznadziejny i pisał go jakiś po prostu teoretyk, który no nie ma pojęcia o co chodzi, bo nigdy tego tak naprawdę nie zrobił. No, nieistotny powód, no ale nie wiesz po prostu, nie znasz metod wychowawczych, nie rozumiesz psychologii, psychiki dziecka, zdajesz się na intuicję, która Cię zawodzi, no i po prostu to Ci się nie udaje. No i wtedy trzeba Cię po prostu podszkolić z tego, jak być skutecznym rodzicem, trzeba Cię podszkolić z metod wychowawczych. No i generalnie, jeżeli już masz takie poczucie, że tutaj w drugą stronę być może właśnie popełniasz wiele błędów, no to subskrybuj koniecznie ten kanał, zrób to od razu. I jak naciśniesz ten przycisk subskrybuj, obok masz taki mały dzwoneczek, też go wciśnij, wtedy właśnie YouTube Ci będzie na bieżąco będzie Ci przypominał o moich nowych filmach, o moich nowych wideo, które tutaj wrzucę. No a właśnie cały ten mój kanał, no to są porady wychowawcze, to są właśnie odpowiedzi na całą masę pytań, które rodzice mogą sobie postawić, jak nie wiedzą co robić. Albo być może zwrócę Twoją uwagę na to, co robisz źle, a wydaje Ci się, że robisz to dobrze. Więc od razu subskrybuj, zrób to teraz, nie czekaj. No i dobra, wracamy. Wyobrażenie na temat dziecka. Jakby to nie jest tak, że dziecko grzeczne to jest takie, które gdzieś tam cichutko się bawi, nie naciąga rodziców na nowe zabawki, tak? Nie krzyczy, nie sprawia żadnych problemów, od razu słucha poleceń. No generalnie niektórym rodzicom właśnie takie dzieci się na loterii genetycznej wylosowały, no i jakby wszyscy się nimi zachwycają, że to są super grzeczne jednostki. Natomiast no nadal rodzice popełniają tutaj wiele błędów, no bo zauważ, że jakby co, jeśli dziecko się głośno bawi, jest takie no właśnie rozkrzyczane, bo jest po prostu szczęśliwe, egzaltowane, to czy ono jest niegrzeczne? Jasne, że jest grzeczne, ma do tego prawo, jest dzieckiem, niech się cieszy życiem, odwal się od niego, daj mu po prostu żyć. Dziecko, które krzyczy i jest pełne energii podczas zabawy, no to nie jest dziecko jakby niegrzeczne, tak? Wszystko tutaj jest jak najbardziej w porządku, pamiętaj o tym. Tak samo jeśli, dajmy na to, twoje dziecko gdzieś tam no, z miłą chęcią wskoczy w jakąś kałużę. No również jest to naturalny odruch tego dziecka. To, że dziecko, słuchaj, nawet to, że dziecko poniekąd
testuje. Dziecko Cię będzie testować. Będzie sprawdzać po prostu takie granice, co mu wolno, a czego nie. No i rodzic może to odebrać jako właśnie prowokację, coś wkurzającego, irytującego. I totalnie normalne jest, że dziecko tak robi. To jest wpisane w jego rozwój. No jasne, jedne dzieciaki będą to robić znacznie częściej, inne rzadziej, ale generalnie takie testowanie, tak, rodzic wyznaczył jakąś regułę i sprawdzanie, czy ona na pewno tam jest, czy na pewno jest tam granica, jest wpisane w naturę dziecka i to jest ważne z punktu widzenia jego rozwoju. No tylko oczywiście, jak dotrze do tej granicy, rodzic musi umieć powiedzieć nie, dość, stop, dalej ci iść nie wolno. I to jest ważne też dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, dziecko czuje, że ten rodzic jest prawdziwym, jest silną jednostką w tym domowym stadzie, jest autorytetem, co przekłada się na jego spokój psychiczny, no bo gdzieś tam z tyłu głowy to dziecko czuje, że jest ktoś silniejszy, kto nad nim czuwa i w razie problemów je ochroni. No i druga kwestia, dziecko ma wyznaczony taki obszar, przez to, że tu, to, tamto, siamto możesz robić, ale w pewnym momencie jest stop, dalej ci iść nie wolno. Dziecko ma takie poczucie, że ma taki wyznaczony, taki bezpieczny obszar świata, który może eksplorować bez jakichś tam właśnie zagrożeń czy negatywnych konsekwencji. Tak? Więc jakby daje mu to taką swobodę rozwijania się we własnym tempie, no poniekąd bez ryzyka, że przesadzi i zrobi sobie krzywdę. Mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu, no bo dziecko ci naturalnie nie wyjaśni tego tak jak ja teraz, ale no chodzi o pewne poczucie, chodzi o coś, co gdzieś tam głęboko z tyłu jego głowy się znajduje. Więc to, że dziecko w ogóle spróbuje wejść ci na głowę i że nawet, że będzie robiło to często, no nie oznacza jeszcze, że jest niegrzeczne, bo to jest wpisane w jego naturę. No ty oczywiście musisz umieć nad tym zapanować, ale to jest już twój obowiązek jako rodzica, a nie jakiś problem z dzieckiem, że ono w ogóle podejmuje próby. No właśnie to ci chcę tu powiedzieć i przekazać. Także podejmowanie prób jest normalne. Problem rodzi się dopiero jak ty tego nie ogarniesz. Nie wiesz co z tym robić i po prostu no pozwolisz temu gdzieś tam wymknąć się spod jakiejśkolwiek kontroli, no i wtedy już rzeczywiście masz problem i rzeczywiście, no jeśli twoje dziecko serio, no na każdym kroku wymusza coś przy pomocy histerii, ma cię w nosie, w ogóle cię nie słucha, jest jeszcze przy tym wszystkim nerwowe, uzależnione od telewizji czy komputera, agresywne, cały czas wszystkich traktuje po prostu, gdzieś tu kogoś kopnie, ugryzie, popchnie, ma w nosie to, że ty każesz mu natychmiast przestać, no to już jest dziecko, które zdecydowanie możemy nazwać niegrzecznym dzieckiem. A swoją drogą, jeżeli masz problem z agresją swojego dziecka i chcesz z tym raz na zawsze skończyć, chcesz po prostu oduczyć swoje dziecko agresywnych zachowań, zapraszam Cię na całkowicie darmowe szkolenie online, szkolenie przez internet, które poprowadzę na żywo w poniedziałek o godzinie 21. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, zarejestruj się, zapisz się za darmo poprzez link, który znajduje się tutaj poniżej, pod tym filmem, który właśnie oglądasz. I zrób to koniecznie teraz, bo zaraz ucieknie Ci po prostu, wypadnie Ci to z głowy, a jest to naprawdę ekstra szansa, żeby no, rozwiązać jakiś problem, który Cię być może trapi, żeby uporać się z nim raz, dwa. Bo uwierz mi, może wydaje się Tobie, że sytuacja jest beznadziejna, że już sprawy zaszły tak daleko, że nic się nie da zrobić, ale da się zrobić. Tak więc przyjdź na to szkolenie, nie pozwól, żeby Ci przeszło koło nosa, no bo tak jak mówię, to jest za darmo, a zazwyczaj tego typu wiedza kosztuje po prostu kupę kasy. Korzystaj, brać jak dają. No dobra, ale wracając teraz do tematu grzecznego, niegrzecznego dziecka. Inny przykład, tak? Kiedy rodzicom wydaje się, że dziecko jest niegrzeczne, a nic strasznego się na przykład nie dzieje. No słuchaj, no to, że dziecko gdzieś tam sobie po jakiejś no, sofie poskacze, no okej, no niby twoja sofa, masz prawo mu zabronić, ale ja raczej namawiam rodziców do tego, żeby no, dali temu dziecku żyć. No bez przesady, że się świat zawali, że ta sofa się rozleci albo że ono sobie skręci kark. No dziecko się bawi, tak? No też ono się rozwija w ten sposób. I uwierz mi, że to, że twoje dziecko ma taki, nazwijmy to, charakterek w uproszczeniu, tak, że wszędzie włoży nos, że gdzieś tam właśnie testuje granice, które ty mu postawisz, musisz umieć sobie z tym poradzić. Ale to już jest kwestia wiedzy. Jak chcesz, ja ci tą wiedzę dam, tak jak mówię, subskrybuj ten kanał, oglądaj, przychodź na moje webinary, ja cię chętnie wszystkiego nauczę, ja wiem jak to zrobić. Ale sam fakt, że to dziecko próbuje, tak naprawdę jest dobrym predyktorem tego, jak ono sobie poradzi w przyszłości. Bo uwierz mi, że dzieciaki, które właśnie są takie żywe, wszędzie wejdą, skaczą i jakby no nie boją się tej eksploracji świata czy takich eksperymentów, no w życiu lepiej radzą sobie niż takie właśnie dzieciaki, które no niby są przez szeroko pojęte grono rodziców postrzegane jako te fajniejsze, bezproblemowe.
Po prostu trzeba nad tym zapanować, ale jakby dzieci, które mają taką odwagę, żeby iść przed życie z wypiętą piersią, o ile mówię, nie wymknie się to spod kontroli, po prostu później lepiej sobie radzą. Więc też, jeśli musisz tutaj troszkę więcej wysiłku w ogarnięcie swojego dziecka włożyć niż sąsiad czy sąsiadka, czy twój przyjaciel, przyjaciółka, może spójrz na to z swojej perspektywy, że no właśnie, jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jeśli tylko tutaj po prostu nauczysz się, co robić, jak tym pokierować, to jeszcze ty i twoje dziecko wyjdziecie z tego no zwycięsko. To, że dziecko ubrudzi się podczas zabawy, jest normalne, tak? Nie myl tutaj pojęć, że jak dziecko wróci gdzieś tam właśnie po prostu całe w błocie, to jest niegrzeczne dziecko. To jest naturalny element jego rozwoju. Trzeba ciuchy uprać i tyle. Nie ma co z tego robić wielkiej sprawy. Jeśli dajmy na to twoje dziecko, no właśnie, nawet no, wpada w złość, frustruje się, bo coś mu nie wychodzi, przecież to też jest człowiek, a nie jakiś robot czy maszyna. I znowu, tutaj nie ma najmniejszego problemu i nie możesz, zabraniać dziecku przeżywania emocji, no bo w ogóle je wpakujesz w jakieś problemy emocjonalne w przyszłości. Znowu tutaj jest kwestia panowania nad tym. Czy nie możesz pozwolić na to, żeby twoje dziecko dlatego się wkurzy, sfrustruje, biło innych dookoła, niszczyło jakieś rzeczy, no generalnie by terroryzowało swoje otoczenie. Na to nie możesz pozwolić. Ale fakt, że dziecku się zrobi smutno i się wkurzy i no potupie sobie nawet nogami, no to nie znaczy, że to dziecko jest niegrzeczne. Z jednej strony no pozwól mu po prostu przeżyć te swoje emocje, bo ono tak się uczy. Po prostu pozwól mu no pofrustrować się tym, że nie wszystko w życiu ułoży się po jego myśli i tyle. Nie rozwiązuj każdego problemu za dziecko, no bo tak jak mówię, to, że ono to przeżyje, to uczy je radzenia sobie z emocjami czy z frustracją. A jeżeli ty mu zabierzesz tą naukę, no to zrobisz mu no problem, tak? No jakby ograniczysz je, zahamujesz jego rozwój. To, do czego nie można tutaj dopuścić, no to pewne zachowania, które mogą z frustracji wynikać. No i gdzie tutaj miejsce dla ciebie? Jakby już po fakcie, jak dziecko się pozłości, no to idź w kierunku podpowiedzenia mu czy pomocy, no jak może problem rozwiązać, tak? Nie wiem, jeśli ma kieszonkowe i się wkurza, że po prostu nie stać go na jakąś super zabawkę, no to podpowiedz, jak się zbiera kasę, na czym może przeoszczędzić, zaproponuj, że jak zbierze połowę kasy, to na przykład resztę mu dorzucisz. No hipotetycznie, tak? Szukaj jakichś rozwiązań. Jak jest, nie wiem, smutne, że po prostu źle gra w piłkę, nie nadąża za innymi dzieciakami, no to zaproponuj, że raz w tygodniu będziesz z nim kopać tą piłkę i coś tam podpowiesz, czegoś się tam nauczy, pójdzie mu lepiej. Tak w tym kierunku raczej zmierzaj, a nie wymyślaj, że dziecko jest niegrzeczne, bo się właśnie wkurzy i jest po prostu wściekłe i sfrustrowane. Nawet jak obiektywnie z twojej perspektywy nic się strasznego nie wydarzyło, świat się nie zawalił. Twoje dziecko inaczej to postrzega, tak? Jego problemy są całkowicie innymi problemami niż problemy osób dorosłych. No zresztą Ameryki tutaj przecież nie odkryłem w tym momencie, prawda? Co jeszcze? Jeśli twoje dziecko, dajmy na to, wygłupia się, no robi jakieś po prostu miny do ciebie, żeby cię zaczepić, żeby cię wciągnąć do zabawy, no to nie bądź takim gburem, który tutaj właśnie odburknie, że o, ty niegrzeczny jesteś, jakieś miny mi tutaj robisz. Tak? Zaatakuj jakąś ripostą, po prostu zrób jeszcze bardziej pokręconą minę niż twoje dziecko, no i super, tak? Wszyscy się dobrze bawią, nic wielkiego się nie dzieje, no nie próbuj jakby... Nie próbuj wychowywać jakiegoś małego robota, bo będziesz nieszczęśliwym rodzicem, który będzie miał nieszczęśliwe dziecko, jeszcze takie, które sobie w życiu nie poradzi. Nie na tym to polega, tak? Jak sobie dziecko jakiś, nie wiem, kawałek galaretki przyklei do czoła, bo będzie się po prostu wygłupiać w ten sposób, no to też nie rób z tego awery, awantury, tylko no podłap, no nic wielkiego się nie dzieje. To jest dziecko, bawi się, daj mu święty spokój. Nawet jak to spadnie na podłogę, to się wytrze, wywali. No kolaps wszechświata generalnie, mogę ci zagwarantować, z tego powodu nie nastąpi, tak? Miej realistyczne oczekiwania, no jeśli dajmy na to wymagasz od dziecka, no rodzic powinien wymagać tego od dziecka, żeby ono sprzątało swój pokój. No ale twój smyk ma 2,5 roku, to już jest dobry wiek, żeby mieć właśnie pierwsze tego typu wymagania, żeby wprowadzać go w pewien nawyk, no ale zobacz. Jeżeli twoje dziecko właśnie ma 2,5 roku i po jakiejś zabawie dosłownie dwie zabawki odłoży na półkę, zauważ to, przybij mu piątkę, pochwal, dostrzeż i dokończ za nie sprzątanie. Nie, to jest za małe dziecko, żeby tutaj od niego wymagać, że ogarnie cały pokój. Tak? I generalnie to, że ono zaczęło, a nie dokończyło, no to w tym przypadku znaczy, że jest super grzecznym dzieckiem, no bo w ogóle robi cokolwiek, tak? Zmierza w dobrym kierunku, a nie możesz... Nie wiem, mówić i po prostu się złościć i krzyczeć na to dziecko, że ma wszystko po prostu posprzątać, bo to jest dla niego zbyt duże wymaganie, tak? To jest jakby
chcesz za wiele i twoje dziecko nawet jak idzie w dobrym kierunku, stara się, no to po prostu ty doprowadzisz do tego, że się sfrustruje i zaraz rzeczywiście nie będzie mu się chciało. Tak? Więc jakby zmierzam do tego, żeby mieć właśnie realistyczne wymagania i w wielu sytuacjach musisz po prostu dostrzec to, że twoje dziecko idzie w dobrym kierunku, że wiele rzeczy zrobiło dobrze, nawet jak nie zrobiło tego perfekcyjnie, czy czegoś tam nie dokończyło. Wrzuć na luz. Nie o to też chodzi, żeby mieć, być takim rodzicem, który ma po prostu kij w dupie, bo no, to nie, no bądź fajnym rodzicem, tak? Zrozum to, że ty się z dzieckiem powygłupiasz, pośmiejesz i sobie też galaretkę do czoła przykleisz, jeśli akurat taką fantazję będzie miało twoje dziecko. No to jest super i to nie wyklucza się z tym, że ty możesz i powinnaś czy powinieneś być rodzicem, który jest wyżej w hierarchii domowego stada, który jest dla dziecka autorytetem, być rodzicem, no, którego dziecka, mówiąc krótko, słucha. Tak? I jak się dziecko cię słucha, no to ty jesteś efektywnym rodzicem, no bo nie tylko potrafisz zapanować nad nim, jak no, te jego zapędy gdzieś tam za daleko, powiedzmy, pójdą, wykroczą, jakkolwiek to nazwać. Ty także jesteś w stanie tłumaczyć mu takie podstawowe rzeczy o świecie, tak? Dlaczego niebo jest niebieskie i dlaczego pies ma cztery nogi? No nieważne, tak? Ale po prostu dziecko cię słucha z uwagą i gdzieś tam analizuje te twoje tłumaczenia. Jak macie zarównego czy niższego sobie, no to macie po prostu w nosie i generalnie nie podziałasz za wiele jako rodzic. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj. No i mała prośba do ciebie na koniec, już jak zwykle. Wbij łapę w górę. Subskrybuj koniecznie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Napisz jakikolwiek komentarz, udostępnij to, wyślij swoim znajomym, którzy mają dzieci. Jeśli wykonasz wszystkie te akcje, bądź którąkolwiek z nich, zajmie ci to dosłownie 5 sekund, a ja będę przeszczęśliwy. Wtedy po prostu ten film dotrze do szerszego grona odbiorców. Więcej rodziców go po prostu zobaczy. Większej dzięki temu liczbie rodziców będę mógł pomóc, więc świat się stanie lepszym miejscem. No i tak naprawdę ja będę właśnie bardzo, bardzo zadowolony z tego, że gdzieś tam te zasięgi po prostu mi się poszerzają. Więc zrób to proszę. Tak jak mówię, nie jest taki straszny wysiłek z twojej strony. Jeśli chcesz zamówić sobie jakiś konkretny odcinek, na jakiś konkretny temat, coś cię po prostu interesuje, no to też napisz o tym w komentarzu. Jak zobaczę, że dużo komentarzy z jakąś prośbą się powtarza, no to od razu taki odcinek realizuję. No a jeśli będzie mało próśb, no to wpisuję po prostu to na listę pomysłów i też to zrobię, tylko trochę później. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Aha, jeszcze raz ci przypominam, jeśli się nie zapisałaś, nie zapisałeś na poniedziałkowe szkolenie o agresji, no to zrób to teraz.